Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Punch Club 2. Ostatnio zawalczyliśmy w profesjonalnej lidze z Borysem Brzytwą, no jest mocny, dostaliśmy mocno po mordzie, nie ma co mówić, trzeba się lepiej na niego przygotować. Najbliższa walka będzie z Goro po raz trzeci, ale zarobimy dzięki temu 200, co chyba 64 dolary. Co my jeszcze zrobiliśmy? Aha, no najważniejsze, była misja odnośnie tej wieży i mieliśmy misję szlachetną, jak tutaj jest napisane. Musieliśmy dostarczyć 3 paczki i dzięki temu dostaliśmy licencję kurierską. Teraz autobusem jeszcze jeżdżę za darmo, także super. A co w tym filmie? Na pewno zaniesiemy te pączki Beremu i będziemy chyba trenować, po prostu robili to co musimy. Czyli policja, treningi, praca, walki. I na razie tak tutaj się to musi kręcić. Na razie idę potrenować trochę klatę. Dawaj, ciśnij. Chciałbym dobić w tym odcinku do 17 punktu, bo nowe możliwości wchodzą. Także tam coś byśmy sobie wrzucili. No ale to musimy pocisnąć trochę, kurczaki. I to ostro. Dobra, tyle musi starczyć. Zjemy i idziemy do Berego, bo już widzę 7.30 rano. Teraz jeszcze jak zjemy, to będzie 8, 9. 9, nie, kawał sobie odpuszczę. Panie Bery, mam ponczusie. Hello. Oj, praca w ogóle policjanta wleciała. Dobra, to porozmawiamy już z wujkiem Berym. Daj pączki. Co to? A, pączki. Możesz się zatrzymać. To nie będziemy świętować? Och, za późno. Już świętowałem. Ale gratulacje i w ogóle. Oby tak dalej. Całkowicie mnie olał. Ale misja zrobiona. Wujek Berry jest niemiły. Siedzi na jakimś dziwnym krześle. Chyba do masażu. Chyba do masażu. Tutaj misji nie mamy. Misji nie mamy, no to trzeba się skupić na treningach. I tutaj byśmy sobie to zaraz coś wykupili. Za ten punkcik 17. Styl walki skupiony na kontrowaniu uników i przypieraniu przeciwnika do lin. Kontrowanie uników. To jest chyba przeciwko właśnie zawodnikom, którzy robią unik. Rozgniatacz, styl walki idealny na długie potyczki z dobrze broniącymi się przeciwnikami. Uhu. No dobra. Będziemy nad tym myśleć. Na początek na policję, na komisariat, bo robota czeka. Pieniążki same się nie zarobią, jak to mówią. Lecimy tu. I jestem policjantem. Lecimy na służbę. Widzę, że tutaj porządeczek, nic się nie dzieje. O, o, pan pali papierosy w miejscu publicznym. Będzie mandacik, będzie. Lecimy dalej. Kolejny dzień na służbie. A pan co? A pan tak stoi? O, niedobrze, nie można w tym stać w tym miejscu. Mandacik. Dobra, jedziemy dalej. Po raz trzeci. O, tutaj stoicie sobie nielegalnie. Nie można stać też w tym miejscu. Proszę opuścić ten teren. Dobra. Kurczaki, musimy chyba pogadać z tutaj. Tylko 15. Integrowanie się. Kurde, musimy chwilę. Siema chłopaki, co tam? Jak tam weekendzik? Melanż był? Dobra, aż zgłodniałem. Więc sobie zjemy. No ponczusie. Dawać mi te 3 ponczusie. Oj, nie to. Wrzucimy je. Mam. A, i ty też mogę zjeść. Aha, bo on powiedział, że mogę je zostawić sobie. I co one dają? Dają 15 na jedzenia. No dobra. No i od razu lepiej. Brzusio pełny. Dobiłbym, kurde, do... Papierkowa robota. No dobra, poróbmy tą papierkową robotę. Tylko czy ja zdążę? 2 godziny zostało. Dawaj. Malutko brakuje. Chyba mam ten minimum. 165 zarobiłem. Koniec roboty. Hologlina. Funkcjonariuszu, proszę o raport o sytuacji. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że wszystko w porządku. Nie jest.
musisz starannie wypełniać swoje obowiązki, obserwuj swój pasek postępu służby. Pokażę Ci, kiedy kończy się Twój dyżur. Musisz wypełnić przynajmniej minimum obowiązków. Zrozumiano? Pamiętaj, obserwuję Cię, do zobaczenia na następnym dyżurze. I wydaje mi się, że miałem te minimum, no ale się chyba nie udało. I tak mi nie zależy w sumie na bycie policjantem, tylko na byciu trenerem. Dobra, energia. No to idziemy na chatę chyba. Na apartamencik. Tu jest fajny wyro. Kurde, zazdroszczę takie widoczki. Patrzcie, co tu się dzieje. Widać tą wieżę kurierską. Dobra, trzeba odpocząć. I oczywiście zjeść. Lecimy tu, do lodówki. Dobra, na żarty jest. To, no chyba treningi, no bo co tu robić? Treningi, treningi i jeszcze raz treningi. Dzień dobry. W sumie wiecie co? Jak mam autobusy za darmo, polecę do Henry'ego. Coś tu się zmieni? Mamy dwie kasety. Zobaczmy. O, jest już lepiej z nim. O, i mamy dwie kasety. Dobra, lecimy pierwszą. Hej Henry, znalazłem nową kasetę. Super, chcesz ją obejrzeć? Pewnie, to zaczynajmy. Obejrzymy sobie jedną i drugą. Od razu te tam perki powrzucamy. Roślinożerca. Co my tu mamy? Do śmigłowca. Biega się dużo szybciej, gdy się sobie wyobraża, że goni cię straszny potwór. Zwiększa prędkość poruszania się po mieście. Fajnie. No ale w sumie to jest chyba, gdy nie jeżdżę autobusem, tak? To jak teraz mam autobus za darmo, to mi nie robi. Pierwsza pomoc. Teraz wiesz, jak zadbać o siebie po walce. Tracisz teraz mniej HP. Super. To mi się bardzo podoba. Bo to w sumie bez sensu. Zdrowe jedzenie. Czemu roślinożercy są tak silni? Bo jedzą dużo warzyw. Zestaw do gotowania przywraca więcej HP. No w sumie ja ciągle jem te zestawy do gotowania. Ciągle to kupuję. Więc też spoko. A co to za film? Niebezpieczna dżungla. Twardzi najemnicy oraz roślinożerca? Od tego rozpoczyna się koszmar w Ameryce Środkowej. Wspaniały film akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem powinno być, ale to jest inny. W roli głównej, dobra. Rany, dżungla potrafi być naprawdę niebezpieczna. Ale jeśli to krwawi, to możemy to zabić. To możemy to zabić. Fajnie się fascynują tymi filmami. Dobra, obejrzymy od razu drugi film. Hej Henry, znalazłem nową kasetę. Super, chcesz ją obejrzeć? No pewka, że tak. To zaczynajmy. Wcześniej był roślinożerca, a teraz co? Kurier? Nie, uniwersalny kurier. Dobra, co to za film? Gdy kilku amerykańskich żołnierzy ginie w Wietnamie, rząd rozpoczyna sekretny projekt, który ich wskrzesza i zamienia w uniwersalnych kurierów. Idealne maszyny do dostarczenia specjalnych paczek. Jedzenie jest super. Chcę tylko jeść. Mazioła kanapka przywraca więcej na jedzonka. Więcej pełnego brzuszka, tak bym powiedział. Zaprogramowany do posłuszeństwa. RG-44 rozpoczyna pracę. Zwiększona skuteczność w pracy. Spoko. Biegacz zaporowy. Widzę cel, nie przeszkody. Szybciej zdobywasz tonus podczas treningów. Też fajne. Słuchaj, trochę się martwię. Co jeśli biorą kurierów i zmieniają ich po śmierci w superkurierów? Stworzonych wyłącznie po to, by dostarczać? Jeśli tak, to znam faceta, któremu dobrze by zrobiło coś takiego. Mamy dostępne nowe technologie, sprawdźmy je. To tutaj, bo obejrzeliśmy dwa filmy. Roślinożerca. Dobra, zestaw do gotowania przywraca więcej. Mamy 315, to wezmę na pewno. Pierwsza pomoc, teraz wiesz jak zadbać o siebie po walce, tracisz teraz po niej mniej HP. Zostało 200. Oj, tutaj, na samym końcu jest ten film w ogóle.
Dobra, biegacz szybciej zdobywasz tonus podczas treningów, jak najbardziej. Zwiększa skuteczność w pracy. Na pewno to, jedzenie jest super, chcę tylko jeść. Maziowa kanapka przywraca więcej na jedzenia. Weźmiemy sobie też do pracy, zwiększa skuteczność w pracy. I do śmigłowca, co to było? Poruszanie się szybciej po mieście bez sensu. Z moim autobusem, to tego też nie chcę. Dobra, 80 sobie zostawię. 80 sobie zostawię. I lecimy chyba na trening. 4 stówy są. Może do apu, pop-upu? Siemaneru. Dawaj, zestaw do gotowania. I maziowe lunch. W sumie do torby wrzucimy dwie kanapki. Trzy kanapki i kawę. No i chyba trening, nie? Zróbmy ten trening jak należy. Zaraz będzie 17 punkt siły. W sumie fajnie by było od razu też ten 19 tego wbić, nie? Humor? Nie, mam dobry humor. Zostaw mnie w spokoju. Aplikacjo. Dobra, ciśnij jeszcze tutaj. Jeszcze się nie zmęczył sztangą, więc lecimy tu. Ale głodny jest. Głodomor. No to dawaj. Mam. Wszystko zjedzone. Oj, nie, zostaje na miejscu. Dobijmy te punkty. Dużo nie zostało. Też walka niedługo. Za godzinę. No to jest 17. I dawaj tutaj ten 19 wbijaj. Trochę zmęczony jestem. Ale jak 19 wbijemy, no i super. Zrobimy jeszcze tak, żebym te 2 godzinki się przespał przed walką. Zawsze to więcej energii będzie. Muszę tylko wyczaić moment. 45 minut, no i git. No i pięknie. Sprawdźmy jeszcze tą nową technologię. Aha, mam te dwie odkryte. Dobra. To jest bardziej na długie walki. A to jest bardziej, gdy ktoś unika. To do uników się może przydać. A, to jest. Aha, to będzie w ogóle całkiem nowa ta. Do wybrania. Bo tutaj chyba będzie trzeba zmieniać trochę tymi. Żonglować tymi różnymi umiejętnościami. Dobra, weźmiemy sobie. Tu mamy regenerację. Przywraca trochę zdrowia na początek rundy. Przynęta zmniejsza szansę przeciwnika na wykonanie uniku. Przeciwnik przyparty do lin otrzymuje większe obrażenia. Każde uderzenie ma małą szansę na popchnięcie przeciwnika do tyłu. To może być spoko. A to jest bardziej na broniących się. Ja to i tak wykupię. Ale zaraz zobaczymy mojego przeciwnika, jaki on preferuje styl. On ma uniki właśnie. No to byśmy tą muchołówkę wzięli, nie? Tak, kontrowanie uników i przypieraniu przeciwnika do lin. No to zarzucimy sobie tutaj. Kurde, myślę, że go pokonamy łatwo. Na pewno modyfikator tutaj, ten manewr mylący, to na pewno. Walniemy sobie przełom z 2 razy i raz damy mięsna sprężyna. Albo o, jeden przełom i jedna mięsna sprężyna. I 3 jakieś ataki damy. Na początek szturchnięcie. Cios podbródkowy i cios w bok i odpoczynek. Lecimy z nim. Dawaj, lejesz. Dobrze. Patrzcie, jak od razu go cofa do tyłu. Pod liny. I rozumiem, że pod linami chyba te uniki mu nie wchodzą. Oj, trochę. Zdobył środka ringu. Niestety. Lecisz. Dobrze. Bardzo dobrze. Ładnie. Ma tylko 28 HP.
Ale tutaj high kicki poleciały, jakieś obrotowe dziwne czary mary. Dobra, kończymy z nim. Padaj na deski. No i super. Waleczka zrobiona, pieniążki zarobione. Za 9 godzin trening. To zrobię tak. Sam chwilę potrenuję. Trening czyni mistrza, jak to mówią. Nowe zapisy. No kurde, on jest za mnie za mocny, ten tutaj. Ale w sumie mamy teraz nowe umiejętności. Dawać tego Borysa. Ile zapłacić muszę? 130? No dobra. Spróbujemy. Przed w sumie tym treningiem całym, przed lekcją treningu, zjemy na pewno i troszeczkę bym pospał tak do pełna. 4 godzinki, wyrobisz się czy się nie wyrobisz, kurczaki? Wyrobi się. No i dobra, jeszcze jak zjesz, to zostało ile do treningu? 25 minut. No to idealnie na przebiegnięcie 10 metrów. 5 minut jeszcze, kurde, 2 centymetry. Czas na trening. Dobra, jesteśmy gotowi? Skoro jesteście gotowi, pouczymy się dzisiaj szturchnięcia. Szturchaj, szturchaj, szturchaj. Dobrze, dobrze szturchacie. Starczy. Starczy. Trenujemy klatę. Klata, biceps, klata. Dobrze to tutaj wszystko wygląda. Ale żeby napełnić ten główny pasek, no to kurczaki, jeszcze myślę z 10 odcinków. Ten rozdział drugi będzie też długi. I ja nie czuję, że rymuję. 4 godzinki i znowu będzie głodny. Mam kanapkę w torbie. 2 godziny zostały. No to kanapeczka. Jedna starczy. Jeszcze porozmawiamy, co wy tutaj zrobiliście. W sumie to nic. Jest 100, jeszcze parę pompeczek i do domu i uciekać mi stąd. Mam płacone za godzinę, a nie. Dobra, 214 zarobiliśmy, koniec treningu. Oho. Hej dzieciaku, wygląda na to, że już odnajdujesz się w roli trenera. Jak się z tym czujesz? Czuję się bardzo odpowiedzialnie. Jestem zmęczony, nie wiem czy coś czuję. Dobra, czuję się bardzo odpowiedzialnie. No trzeba przejść do przodu. Pamiętaj o jednej rzeczy. Nie jesteś dla tych dzieciaków wyłącznie trenerem. Jesteś ich opiekunem i przewodnikiem. Z tobą mi nie grozi, że o tym zapomnę. Na ulicach wciąż są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Oho, znowu to samo. Jeden równy gość ze slumsów wpadł w kłopoty. Udało mu się podpaść wszystkim gangom miasta jednocześnie. Wow, to niezłe osiągnięcie. Co dokładnie zrobił? Możesz sam go zapytać. Będą go próbowali dziś złapać. Udaj się tam po zachodzie słońca i mu pomóż. Nie trać czasu. Nie wyobrażam sobie, co mu zrobią, jeśli dotrą tam przede mną, przed tobą. Mamy misję. Idź nocą do slumsów i pomóż facetowi w opałach. Jest 20, to prawie noc. W sumie jak zjem w nocy, tak? To zjemy, troszeczkę pośpię. Troszeczkę bym pospał. Tak, żeby ta energia, gdybym miał się tam z kimś bić, bo na to wychodzi. Fajnie by było, jakby ta energia była troszeczkę wyżej, nie? Do której będziesz spał? Do pierwszej w nocy? Spoko może być. Mi to pasuje. Gdzie są te slumsy? Tutaj. Nowa lokacja. Slumsy. No to zobaczmy, co się tutaj dzieje w tych slumsach. Niech to, spóźniłem się. Jak to, miałem być w nocy? Nie, posłuchajcie. Najpierw natłukę mu, jakby był maziowcem. O nie, posłuchajcie.
Najpierw zmuszę go do popełnienia harakiri. Ej, to są w ogóle zawodnicy z ligi. O, nie, posłuchajcie. Najpierw ja... Zaraz, jak my go mamy potem pobić, skoro popełni harakiri? To go zabiję, baranie. Dokładnie to zamierzam zrobić. Ale ja też chcę go zabić. Ja! To co robimy? Nie możemy go zabić 3 razy. Nie, chyba nie możemy. Może zagramy w papier, kamień, nożyce? Ech, co tam? Co? Nie widzisz, że jesteśmy zajęci? Nie mówiłem do ciebie. W porządku, kolego? Tak, nieznajomy. To znaczy, używałem moich ostatnich chwil, by wziąć się w garść. To jeszcze nie jest ten dzień. Chodź ze mną. Po naszych trupach. Świetnie. Jak sobie życzycie? Czy ja będę miał 3 walki? Jedną po drugiej? Bo ich jest 3. No ale dobra. Ten tutaj to jest do zbicia i to z zamkniętymi oczami. Więc sobie zrobimy przełom. Przełom. On się broni. No to modyfikator do bloków. Oczywiście jeden i drugi. Aha, bo ja tutaj mam przeciwko unikom. To inaczej, tu musimy coś zmienić. Tutaj sobie zawalczymy. Nie, to nie to. Rozgniataczem. I tak o. Przełom. Przełom. Może przełom. Nie, 2 przełomy. Bo te modyfikatory wrzucimy. Do tego takie. Na niego takie zwykłe ciosy. Wystarczą jak nic. Nie chcę też mocno się zmęczyć, bo jeżeli będę walczył jedną walkę po drugiej, to musimy tą kondycję zachować. Tego fajnie by było w pierwszej rundzie zbić, ale no w sumie takimi ciosami będzie ciężko. Nie ma co się oszukiwać, ale patrzcie, ma 19. O kurde, jeden cios zabrakło. No dobra, teraz dostanie prostego i padnie. I to przez gardę. No i superancko. Co, kolejny? Kto następny? Za kogo ty się uważasz? No i mamy następnego, który też jest turbo słaby. Kondycyjnie jest dobrze. To w sumie zamiast... A, ja szturchnięcie użyłem. Ja myślałem, że... Oj. Ja myślałem, że użyłem tego ciosu w bok. No to nie, no dobra. Szturchnięcie, cios w bok. Cios w bok. On też jest słaby. Zrobimy przełom. Mięsna sprężyna, a te tutaj sobie odpuścimy. O! I jeszcze jeden cios... cios podwrótkowy. Będzie tak o, szturchnięcie, cios w bok, cios podwrótkowy, cios w bok. Przełom i mięsna sprężyna. Jedziemy na tym samym? Na tym samym, no. Lecimy. Oj, on może paść w pierwszej rundzie. Uda się, patrzcie, kurde. Naprawdę szybko padł. Super. Na co czekasz? Na moment, w którym będziesz się mniej spodziewał ataku. Teraz. Ej, to jest ten sam gościu, z którym walczyłem w ogóle, nie? Na ringu. No dobra. On ma uniki. No to na niego jest oczywiście ta szkoła i mamy wrzucone do... są na bloki, to tego nie potrzebuję. Manewr mylący, 2 razy przełom. Te ciosy nie są jakieś mocne. Chyba wrzucimy jakiś mocniejszy. Nie, dam po prostu kopnięcie w brzuch. Tak sobie zrobimy. Powinno być łatwo. Zobaczymy. Lecimy z nim. Dawaj. Dobrze. Tu już nie ma gdzie się cofnąć. Ale lejemy go. To jest w pierwszej rundzie takie bęcki dostał. Tyle na papę przyjął. Lecimy drugi raz to samo. Chyba to jest ostatni przeciwnik. Chyba było ich 3. Dawaj. Lecisz z nim. Lecisz. Świetnie, druga runda i padł.
Oj, pobiłeś ich wszystkich. To było super. Dzięki, możesz wracać do domu. Tak, ale... Co? Co zrobię, gdy oni po mnie wrócą? Nie znam kung fu jak ty. To nie było... Nieważne. Mam pewien pomysł. Hej, Mik. Gangi nie odważą się teraz tknąć tego chłopaka. Ale jest coś jeszcze. Chcę się od pana uczyć kung fu. Poznać różne ciosy, pokonać zło, chronić biednych i tak dalej. Jesteś w stanie to zrobić? Ale to nie ja będę cię uczył. Nie? Tylko on. Trenerze. No świetnie. W porządku. Do zobaczenia na następnym treningu, kolego. Ura! Mamy w ogóle jakąś chyba misję. Muszę to powiedzieć. Z wielką mocą wiąże się. Mik. To strasznie stary film. Wszyscy go znają. Co? Z twoim pokoleniem ciężko się dogadać. Do zobaczenia na następnym treningu. Cześć! Trening za 3 dni. Niedługo praca policjanta. Niedługo praca policjanta. Jak to z misjami wygląda? Aha, zrobiliśmy tutaj kolejną. Pokonaliśmy trójkę naraz przeciwników. Ciekawie, ciekawie. Pieniążki są. To trochę treningu? Trochę treningu trzeba. Trzeba tą klatę tutaj wbić dobrze na 18 punkcik. Niech tam leci powolutku. No i dobra. Tyle tylko mogłem zrobić. Ponieważ trzeba się wyspać przed pracą. Przed pracą niestety policjanta. Ostatnio mi tam nie idzie w tej pracy policjanta. Oho. Synku, to ty? Jasne, że ja. Kogo innego się spodziewałaś? Dzwonisz do mnie. Przepraszam, nie czuję się najlepiej. Co się stało? Znów mam ból głowy. Te cukierki, które ostatnio przyniosłeś, już mi nie pomagają. Wczoraj zjadłam ich całą miskę, ale nadal nie mogłam zasnąć. Oj. Czy mógłbyś poprosić Apu o coś innego? To znaczy o co? Środki uspokajające? Haha, bardzo śmieszne. Przyjdź tu z czymś, co zadziała, rozpuszczony bachorze. Przepraszam, synku. Głowa mi pęka. Proszę po prostu poproś Apu o coś innego. Pa! Mamy iść do Apu. Ale teraz to jest... Kurde, praca policjanta. Co ja mogę zjeść? Zjemy pączki, bo jak tutaj zacznę gotować, to niedobrze na tym wyjdę. Zjemy sobie pączki. Mamy gotowe to normalnie. Aha, bo tu jest 10 minut do tego. Te 10 minut przydałoby się jakoś... jak to je teraz tutaj... Ej, tu jest siłownia. No to już, zrobimy to. Nażrę się pączków. To po pierwsze. Dawać pączki. Oj, tylko jednego mogłem? Aha, bo ja mam jakieś kanapki pewnie w plecaku. No jasne. Oj, kurde, kawek. A kawa niepotrzebnie. Niepotrzebna kawa wypita. Ej, dostaliśmy w ogóle ten efekt. Obrońca uciśnionych. Udało ci się zapobiec morderstwu. Teraz, gdy masz nowego ucznia na siłowni Mika, trening będzie szedł szybciej. O kurde, no to o to chodziło. Super. Bardzo jestem z tego zadowolony. No właśnie, to było to. I zrobimy sobie tak. Najedzony, najedzony. Na chwilę na siłownię. Dosłownie na 5 minut. W sumie 10. No i dobra. I idziemy. Dowcip jest niepotrzebny, bo widzę, że zadowolonko jest na maksiora. Tak więc musimy tutaj pogadać, integrować się. Siema chłopaki, jak tam? Co pijecie? Co jecie? Co gracie? Nic mnie tutaj nie ciekawi. Tak więc nara. I papierkowa? Papierkowa. Troszkę tam sobie Facebooka poskroluję, Instagrama i będzie po robocie przy tym kompie. Tutaj wolno leci, dobra. Aj, chyba jeden. Aj, teraz to nie, to teraz tutaj. Lecimy. Tylko znowu chyba nie wyrobię minimum.
przez te integrowanie się. Głodny już? Już głodny? No to pączusia tutaj zaraz wszamiemy. Dawać mi pączki. Jeden, drugi i tyle wystarczy. 3 godziny roboty. Zdążysz czy nie zdążysz? Oto jest pytanie. No to, to dobijemy chyba. Godzina została. Dobra, jest minimum. Te pół godziny jeszcze integracja. No i pięknie. Zarobione $214. Koniec służby. Na szczęście minimum się tym razem udało. Tutaj 2 dni, tu 1 dzień. Trzeba odpocząć, widzę. A, i tabletki dla mamy. No dobra, to ogarniemy je. Siema, Apu. Przysyła mnie mama. Mówi, że cukierki już jej nie pomagają. Och, przykro mi to słyszeć. Może masz coś innego, co mogłoby jej pomóc zasnąć? Daj mi moment. O, mam, proszę. To zatyczki do uszu. Mój brat Jai, albo Jai, ciągle je używa i śpi jak zabity. Nie wiedziałem, że masz brata, Apu. Jest bardzo miły, muchy by nie skrzywdził. Może kiedyś was sobie przedstawię. Ile płacę? Och, daj spokój, nie zależy mi na pieniądzach. Pomaganie tej biednej kobiecie to mój obowiązek. To nie w stylu Apu. Może jednak on wcale nie jest egoistą. Dzięki, Apu. Dobra, pewnie dostaliśmy leki. Jak już tutaj jestem, to oczywiście lodóweczka do pełna. Może jakaś kawka i napój energetyczny do plecaka. No i co? Musimy chyba tam do mamusi pojechać. Mam dla ciebie coś nowego, co pomoże ci spać. Nareszcie, proszę, daj mi to. Może teraz wreszcie się trochę wyśpię. No i dobra. Tylko żeby jej nie zjadła, nie? Bo kurde, ona ciągle wcinała te cukierki na sen. Dałem jej zatyczki, może pomyśleć, że to są cukierki. I wszami je. Ale dobra, trzeba tutaj mały trening zrobić. Nie, może nie trening. Tutaj 1 dzień. Nie, no trening możemy walnąć, no. Na pewno klata. Żeby to sobie tutaj, ten paseczek odnowić. To na pewno. No. Jesteś głodny. No to idealnie. Idealnie się składa, bo lodówka pełna. Żryj na noc. I do spania. Zaraz walka dostępna. A, to będziemy mieli z tym walkę znowu. No i dobra, to dobrze się składa. Będzie ciężko. Więc pewnie trochę potrenuję. Myślę, że tak, troszeczkę. Tak dociśniemy do tej walki i sobie skończymy odcineczek, oczywiście, że tak. Dobra, tutaj ładnie ciśniesz, dowcipy mi nie są potrzebne, bo jak będę walczył, to wskoczy na maksa. Może trochę pobiegaj? Przydałoby się tutaj trochę. 8 godzin. Muszę pilnować energii i jedzenia. To na pewno. Tutaj już ładnie, ładnie. Co mnie niech ciśnie? O, o, trzeba zjeść jak najbardziej. Jedno, drugie. Ile do walki? 35. No to śpi. Musi być pełna energia. Musimy być przygotowani na maksa. Super, jest wyspany. No i dobra. Tak sobie skończymy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, siema!